arrow about to snap back. You ain't fitting for it cause you won't cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Marek Samociuk po zwycięstwie, które muszę przyznać wywołało wielu taki okrzyk wow, bo faktycznie zwycięstwo, które wypracowane przez ciebie ogromną konsekwencją i tym jednym low kickiem, tak można byłoby powiedzieć, którym tutaj zniszczyłeś tak naprawdę przeciwnika. Tak to miało wyglądać właśnie, tak sobie zakładaliście, o tym myśleliście przed tą walką? Witam serdecznie. No tak, no. Taki był game plan na tą walkę. Jedynie z tego, co tam dowiedziałem się o Denisie, albo z tego ostatnich walk, jak to wyglądały, to, że stoi w miejscu i można to było calf kicki kopać aż do skutku i będą wchodzić. No i chyba weszło. Weszło, ale takie też było wrażenie podczas tej walki, jak sobie ją oglądaliśmy, że on też cię trafił, tylko ciosem, nie nogą. Tak, dokładnie. Nie ukrywam, że... No nie ma co... Tak jak widzieliśmy, trafił mnie, stanąłem w miejscu, zaspałem. Dostałem, ale jakoś sobie z tym poradziłem i dalej spełniałem to, co miałem robić. A ty wiesz, co się działo w tym momencie w twoim narożniku? A tam furia była nieprawdopodobna, bo ja miałem takie odczucie, że chyba narożnik zauważył, że chyba się za dobrze poczułeś w tej klatce i zostałeś skarcony przez Denisa momentalnie. No, to jedynie, co mi wcześniej mówili, kurczę, wybaczcie, głos straciłem. Jedynie co mi mówili wcześniej, to żebym nie stanął w miejscu, kręcił tu głową, jak nie zadaje ciosów, ruszał się cokolwiek, oszukiwał, markował, rzucał jakiś cios, nie na pusto stał. No i tak jak widzieliśmy, trafił mnie, no ale tak jak mówię, poradziłem sobie, poszedłem dalej za tym. Szczególnie Robert Jocz gdzieś podkreślał, bo to jest jego firmówka, on uczy swoich zawodników właśnie tych kopnięć, powiedział, krzyczał, Marek, ty z nim nie boksuj, ale tobie chyba była jakaś taka potrzeba sprawdzenia tych pięści z Winstonem. Wiesz co, może nie to, że zapewnie się poczułem, ale już na tyle długo trenuję, że tak powiem, podkreślę to w Uniku z chłopakami, którzy walczą w tej stójce, bili się na najlepszych galach na świecie, że nie ma czegoś takiego, że masz się bać w jakiejś płaszczyźnie się bić, tylko robić swoją robotę i pokazywać swoje umiejętności. No, a to jest MMA, uwierzcie mi, ja wiem, że ten sport, jakim jest ten MMA, jest tak niewdzięczny, no, można go kochać i nienawidzić, ale no, trzeba respektować przeciwnika i podchodzić do niego czujnie, żeby właśnie tak nie zaspać, tak jak ja to zrobiłem, dostałem. Więc, no tak jak mówię, no, trenuję z najlepszymi chłopakami, zawodnikami, więc nie bałem się tego. Strachu absolutnie w tobie nie ma, ale zastanawiam się, czy była presja, bo ja uważałem, że ty powinieneś się tutaj jednak mierzyć z kimś wyżej. Dostałeś zawodnika, który wchodził, zawodnika, który był mocno budowany, no i umówmy się, to ty tutaj musiałeś wygrać. No tak, no. To wszedł Denis do mojego domu, nie do jego, to ja go tu przywitałem i cieszę się, że wygrałem. Słuchaj, mam wrażenie, że z tego zwycięstwa twojego bardziej cieszył się Arek Wrzosek niż ty. To jak przeskoczył przez siatkę, to jak ruszył, to jak podrzucał ciebie, a do ułomków nie należysz, to było nieprawdopodobne, powiem ci. No co, jak widzimy, Arek już dobrze wytrenował te MMA, parter, zapasy, więc miota każdym tak na treningu. No to co, no tak, cieszę się, z Arkiem wspólnie trenujemy, rozwijamy się. Bardzo mi pomaga, odkąd byłem z nim pierwszy raz w Holandii i pokazał mi, jak tam trenują, jak trzeba trenować, walczyć, żeby te walki wygrywać. Cieszę się, że ta walka dziś była tym sukcesem, że wygraliśmy. Zamieniłeś kilka słów w klatce z Łukaszem Bosackim, który prowadził ten pojedynek. Czy ta wasza wymiana zdań dotyczyła przerwania w tej walce, czy czegoś innego? Wiesz co, to co w klatce, to niech zostanie w klatce, to co na zewnątrz, niech będzie na zewnątrz. Nie, no gdzieś tam sędzia Bosacki powiedział, że jeszcze jeden cios dodałem, kiedy on wszedł na przerwanie tego i tylko mnie w ten sposób upomniał, tak, że nie powinno być coś takiego. No i tak, tak nie powinno być, powinienem zatrzymać się, cieszyć się ze swojej wygranej i tyle. Co powiedział narożnik, co powiedział Arek Wrzosek, który tutaj naprawdę był rozen to zjuzmowany, tak jakby to on wygrał. Kurwa, że jazda dalej i leci. Walczymy dalej, tak? Nie podajemy się. Nie, no, cieszyliśmy się z tej wygranej, bo nie, że była nie wiadomo jak wielka presja, ale gdzieś to było pompowane z drugiej tej strony, więc nasz team to my to sukces i jedziemy dalej. Jeśli się o team chodzi, tylko tak podpytam, bo tak jak się słuchało, szczególnie Arka Wrzoska, on mówił, że to nie chodzi czasami u ciebie o umiejętności, bardziej żeby tam w głowie sobie wszystko odpowiednio poukładać i żebyś poczuł to, że no masz
tą pewność, że wchodzisz tutaj z tym przekonaniem właśnie takim, że dasz radę, to rzeczywiście dziś też troszeczkę gdzieś odczuwałeś to, że gdzieś w tej głowie troszkę lepiej udało się przed tą walką wszystko poukładać? Kurczę, to by była, że tak powiem, długa historia z mojej strony, jakbym miał zacząć to wszystko opowiadać. Ale tak pokrótce mówiąc, no wszedłem do KSW z rekordem 2-1 albo 3-1, gdzie na pierwszą walkę dostałem Izu i nie ma co ukrywać, ale on gdzieś tam miał duże osiągi w boksie, przebranżowił się na MMA, gdzieś tam mu nie poszło, no ale cały czas był niebezpieczny, następnie Michał Kita i gdzieś tak nie mogłem tego wyśrodkować wszystkiego, w którym ja miejscu jestem, tu raz lepszy, tu raz gorszy. I po prostu uważam, że w pewnym momencie też nie trenowałem na odpowiednim poziomie, gdzie tak mi się wydaje, że nie rozwijałem się, stałem w miejscu i odkąd zmieniłem klub, odkąd dodałem w swoim życiu wyjazdy do topowych klubów, można powiedzieć, że no, w świecie samym nie byłem, no ale już w takiej Tajlandii czy w Holandii, do Tajlandii, gdzie pojechaliśmy, trenowałem z różnymi zawodnikami, no to uważam, że wchodzę na ten wyższy poziom i mentalnie, i umiejętnościowo, i wydaje mi się, że teraz jestem na odpowiedniej drodze do tego, żeby walczyć z kimś z rankingu wysoko. Jeszcze jest nazwisko na celowniku? To są nazwiska, jest Pesta, jest Martinek, są to fajne nazwiska, fajni rywale, mógłbym się spróbować jednym z nich, czemu nie? To czekamy, z kim się będziesz teraz. Jedno pytanie, bo tutaj z kim nie rozmawiam, to ludzie mówią, z tej nogi nikt nie chciałby przyjąć low kicka. Czy ty sobie mierzyłeś w jakiś sposób siłę kopnięcia w tej nodze, bo to jest nieprawdopodobne. Po drugim kopnięciu, jak to napisałem, noga Flintstona była w piekle, naprawdę. Na tej łydce była ogromna opuchlizna i tak się zastanawiam, czy są jakieś możliwości pomiaru siły kopnięcia, czy kiedyś to robiliście, czy nie? Nie, znaczy cieszę się, że fajnie to wygląda, jest dość efektownie, no ale uwierzcie mi, chłopaki w klubie kopią mocniej ode mnie, więc tylko się uczę od nich. A i tak mówią, że kopiesz jak koń, widzisz, no to... Cieszę się. Gratulujemy, Marek, bo to była naprawdę emocjonująca walka, jak na wagę ciężką. Dziękuję.